OSHI Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na kolejną rozmowę o zdrowiu psychicznym. Choroby i zaburzenia psychiczne. Coraz częściej o nich słyszymy, stają się coraz powszechniejsze. Jednak nie zawsze tak naprawdę rozumiemy konkretne choroby, a bardzo łatwo stawiamy diagnozy, chociaż nie mamy do tego kompetencji. Dzisiaj razem z moim gościem, doktorem habilitowanym Maciejem Pileckim, kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Kolegium Medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Porozmawiamy o konkretnych chorobach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Zaburzenia osobowości. Co to takiego jest? Mm -hmm. um, no, osobowość to, jest, to, to jesteśmy my. Znaczy, to jest to, co jest takim rdzeniem naszej osoby, która decyduje o tym, jak postrzegamy świat, jak adaptujemy się do zmieniających się warunków, jak kształtujemy relacje z innymi. I zakładamy, że w sytuacji, w której nie mamy jakichś bardzo drastycznych wyzwań świata zewnętrznego no to osoby które mają prawidłowo ukształtowaną osobowość to są osoby które są w stanie mieć satysfakcję czuć dobrze ze sobą mieć satysfakcjonujące relacje z innymi czerpać przyjemność z pracy mieć hobby konstruktywnie działać na rzecz grupy społecznej społeczeństwa w, której, w, w, którym, w którym funkcjonują. To jest taki bardzo, bardzo optymistyczny, optymistyczny opis, który myślę, że udaje nam się osiągnąć w jakichś momentach naszego życia, ponieważ, w, 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 ponieważ każde wyzwanie, każda konieczność adaptacji do różnych trudnych warunków, wydarzeń losowych, takich, takich zdarzeń w życiu, które mogą Spotkać każdego, każdą z nas, no powoduje, że nasze mechanizmy radzenia sobie, mechanizmy osobowościowe muszą jakoś na to odpowiedzieć. No i zaburzenia osobowości to są takie stany, od bardzo łagodnych do bardzo nasilonych, które nam utrudniają funkcjonowanie w tych obszarach, o których powiedziałem. To znaczy, to jak się czujemy ze sobą. Jak wewnętrznie jesteśmy spójni, jak kształtujemy relacje z innymi i jak realizujemy nasze plany i cele życiowe. No i tak. Tak z jednej strony o osobowości myślimy tak, że ona się w jaki sposób kształtuje właściwie od naszego urodzenia. Część elementów kształtujących naszą osobowość jest też uwarunkowana genetycznie, wrodzona, ale o zaburzeniach osobowości Zwykle mówimy w kontekście pacjentów dorosłych, ponieważ uważamy, że osoby nastoletnie są jeszcze na takim etapie kształtowania się osobowości. Czyli, że jeszcze nie możemy mówić o tym, że ta osobowość jest ukształtowana, zamknięta, i że w związku z tym możemy w jasny i bardzo wyraźny sposób powiedzieć, że ktoś ma osobowość ukształtowaną prawidłowo czy nieprawidłowo. Yy, też może być tak, że wtedy, kiedy warunki zewnętrzne są takie nie stwarzające bardzo dużych wyzwań, to mając jakieś trudności osobowościowe, po prostu dobrze funkcjonujemy, ale wtedy, kiedy pojawia się kryzys, pojawia się jakieś napięcie, no to wtedy radzimy sobie w związku z tym jaka jest nasza osobowość trochę, trochę gorzej. No a też bywa tak, że osoby, które mają bardziej nasilone problemy osobowościowe, mają trudności do adaptacji do takich codziennego życia, codziennych wyzwań dnia, dnia codziennego. My w psychiatrii, psychoterapii dzieci, i młodzieży coraz częściej używamy określenia Takich krystalizujących się zaburzeń osobowości, z tego względu, że widzimy, że pacjenci, którzy do nas się zgłaszają, to są osoby, które właśnie z tym mają kłopot. To znaczy, mają problem w domykaniu rozwoju swojej osobowości. Też powinniśmy zmienić trochę nasze myślenie o tym, czym jest. Problematyka osobowościowa u dorosłych i u dzieci młodzieży. Dlatego już u dorosłych, gdy mamy pacjenta, u którego rozpoznajemy zaburzenia osobowości, no to oznacza, że to już jest jakiś zamknięty proces rozwoju, domknięta struktura. A u dzieci młodzieży czasami to, że widzimy jakąś bardzo taką. Niepokojącą, niekorzystną cechę osobowościową w okresie dojrzewania, to może oznaczać, że ona się dlatego tak ujawnia, że to jest ten fragment, który nasza struktura psychiczna próbuje jakoś opracować i zmienić. No, czyli że problemy osobowościowe w wieku rozwojowym to jest jeden z ostatnich momentów w naszym życiu, mówimy o adolescencji, kiedy my możemy dokonać takiego głębokiego przebudowania siebie w trakcie, w trakcie dojrzewania. A powód, dla którego my też używamy tej diagnozy, no też jest taki, że wtedy wiemy, że jeśli u kogoś rozpoznajemy problemy w kształtowaniu się osobowości, no to wtedy ta osoba powinna dostać bardziej intensywną pracę terapeutyczną u bardziej doświadczonego terapeuty no i zwykle też dłużej trwającą. Mhm. Ale jak możemy określić te powody, gdzie możemy się dopatrywać zaburzeń osobowości? Ktoś. Czy, czy są jakieś takie wskazówki, kiedy możemy powiedzieć, że tu mm -hmm. dzieje się coś złego i trzeba by to skonsultować ze specjalistą? Mamy takie, takie, takie opisy ogólne i szczegółowe. Jeśli chodzi o te opisy ogólne, no to one odwołują się do takich czterech aspektów. Pierwszy to jest to, na ile jesteśmy osobą, która jest... Wewnątrz sterowna. Znaczy, na ile jest tak, że my jesteśmy w stanie podejmować własne decyzje, mamy własne zdanie, jesteśmy w stanie też korzystać z takich informacji przychodzących do nas ze świata wewnętrznego i modyfikować nasze myślenie na podstawie realnych danych przychodzących ze świata. Drugi wymiar to jest wymiar. Takiego y, 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 możliwości autonomicznego funkcjonowania, czyli właśnie tego, że my jesteśmy w stanie, z jednej strony, pozostając w relacjach y, z innymi osobami, y, mieć Autonomiczne decyzje, oddzielać się od innych, mieć swoje zdanie, mieć swoją taką wewnętrzną niezależność i sposób, i, i sposób funkcjonowania. No i kolejny wymiar to jest to, na ile jesteśmy w stanie pozostawać w intymnych i empatycznych relacjach z innymi osobami. No, czyli, że to, na ile potrafimy sterować sobą na podstawie zewnętrznych danych, na ile jesteśmy autonomiczni w naszych decyzjach, na ile jesteśmy w stanie rozumieć innych ludzi, rozumieć ich punkt widzenia, rozumieć ich perspektywę i na ile też jesteśmy w stanie być w intensywnych, bliskich relacjach z innymi ludźmi. No i teraz jeśli na przykład Pragniemy wyjść w bliską relację z jakąś osobą, a nie jesteśmy autonomiczni wewnątrz sterowni, to to, że wchodzimy w bliską relację z drugą osobą, zaczyna nas przerażać, no bo oznacza, że stracimy autonomię. No i co wtedy możemy zrobić? Możemy, na przykład, uciec przed taką relacją, zerwać ją. To, to są te ogólne cechy struktury osobowości, które bierzemy pod uwagę w ocenie tego, czy ona się rozwija w sposób prawidłowy czy nieprawidłowy. No i oprócz tego jest kilka innych, z których taka najważniejsza jest coś, co nazywamy negatywną afektywnością, to znaczy tym, na ile jesteś, na ile opanowywują nas różne trudne stany emocjonalne, na ile jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, na ile jesteśmy w stanie jakoś różne emocje, które się w nas pojawiają negatywne opanować i nie podlegać, nie działać pod ich podszeptami. Jest też, gdy mówimy o zaburzeniach osobowości, jest taki coś, co w takiej nowej klasyfikacji CD11 nazywa się znacznikiem borderline, to jest taka, taka cecha, która charakteryzuje no, pewną grupę osób, u których występują problematyka osobowościowa, która związana jest z równoczesnym występowaniem. Zarówno takich problemów, my je nazywamy ekster, eksternalizacyjnych i problemów internalizacyjnych. Czyli to są osoby, które równocześnie odczuwają na przykład lęk i mają zaburzenia zachowania. Ja? Albo osoby, które są smutne, ale oprócz tego przekraczają różnego rodzaju granice, w, w, w takie interakcyjne. Poza, poza tym, że w wypadku znacznika borderline mamy nasilone cechy zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych równocześnie, to kolejnym takim ważną cechą osób z tej grupy jest to, że mają trudność w takiej regulacji relacji z innymi osobami. To znaczy, że z jednej strony pragną czasami być bardzo blisko, a potem muszą się z tej relacji wycofywać. Przeżywają bardzo tak dużo trudnych emocji, budując bliskość z innymi osobami i i w związku z tym, w tych relacjach albo właśnie się ich jakby je gwałtownie zrywać, albo robić w tych relacjach takie rzeczy, które powodują, że osoby, z którymi są w relacjach, się z tych, relacji, z tych relacji wycofują. No też kolejnym elementem jest to, że wśród pacjentów z cechami osobowości borderline, często regulowanie emocji przebiega poprzez różnego rodzaju takie nie, 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 nie ryzykowne, niebezpieczne, czy autoagresywne zachowania. Na przykład samouszkodzenia, używanie substancji psychoaktywnych. No jeśli teraz popatrzymy na wszystkie te cechy, to one konstruują, konstruują taką, tak, tak, taką problematykę, no, w której... W ramach psychoterapii, terapii rodzin, no, staramy się, powinniśmy jakoś starać się pacjentom, pacjentom pomóc. I często też będą to właśnie osoby, które zgłaszać będą się do, do opieki, do terapeutów, do psychiatrów, mówiąc: Jest mi smutno, albo odczuwam pustkę wewnętrzną. Hmm. Ale czy w ogóle takie osoby. Są w stanie same to zidentyfikować, na czy to raczej większość głosów przychodzi z zewnątrz, że coś jest nie tak, że twoje zachowanie jest zbyt skrajne, od lewej do prawej, tak? że albo jest dobrze, albo jest źle, nie ma nic po środku. Różnie, ponieważ w, w, w tej grupie osób z problematyką osobowością są zarówno te, które no, mają taki rodzaj autorefleksji wglądu, czasami pojawiającego się po czasie, no i osoby, którym ten, tę autorefleksję wgląd jest jakoś trudno, trudno osiągnąć. Wtedy naszym zadaniem jako terapeutów głównie, no bo tutaj leki niespecjalnie pomagają, będzie nauczenie tych osób, jak. Rozumieć siebie, jak rozumieć innych. To właśnie to będzie wstęp do jakichkolwiek innych oddziaływań terapeutycznych. To jest borderline, a czy, bo mówi się osobowość neurotyczna? Czy coś takiego mhm. funkcjonuje? Czy jest to powiedzenie takie powszechne, gdzie się mhm. określa pewien typ ludzi? To my jesteśmy teraz w takim momencie w ogóle zmiany kryteriów diagnostycznych zaburzeń osobowości, dlatego że dawniej posługiwaliśmy się takimi właśnie określeniami, Takich jednostek zaburzeń, osobowość narcystyczna, osobowość borderline, obsesyjno-kompulsywna, paranoidalna. Teraz raczej idziemy w stronę opisu takiego, że bierzemy pod uwagę różne wymiary. No, część z tych wymiarów Państwu podałem i poza tym, że patrzymy na te wymiary, czy one są, czy ich nie ma, to patrzymy się na to też, jak bardzo one są. Nasilone. No i w zaburzeniach osobowości my rozróżniamy mniej więcej trzy poziomy nasilenia problematyki osobowościowej: od tych najłagodniejszych do najcięższych. I to, co kiedyś było określane, czy w, czasem jeszcze w psychoterapii psychodynamicznej określane jest zmianem osobowości neurotycznej, to są te najłagodniejsze zaburzenia osobowości. Mhm. Czyli rozumiem, że to jest, to jest też tak, że nie da się określić dokładnie to jest to, bo to się wszystko jakoś przenika i gdzieś tam ze sobą łączy. No tak i to oczywiście czasami w niektórych szkołach psychoterapii my dążymy do tego, żeby tak bardzo precyzyjnie opisać w języku tej szkoły psychoterapeutycznej z jakim rodzajem problematyki osobowościowej mamy do czynienia, ale... Pomaganie osobom, które mają problematykę osobowościową, polega na tym, żeby odnieść się do tych wymiarów, które dla nich są trudne czy problematyczne, zarówno w kontekście ich świata wewnętrznego, jak i, jak i relacji, w których, w których pozostają. To, to tak brzmi, jakby była jakaś taka. Wyraźna linia pomiędzy zdrowiem, zdrową osobowością i zaburzoną osobowością, i że my musimy się po którejś stronie y, znaleźć, to jest raczej y, takie wymiarowe, zależne od momentu życia, w którym jesteśmy, od tego, w jakich relacjach jesteśmy, co dzieje się w naszym życiu, y, czy mamy jakieś inne problemy, które, które nam towarzyszą, w tym problemy problemy psychiczne. Ale dlatego jest ważne, żebyśmy pamiętali o zaburzeniach osobowości, ponieważ jeśli nie pamiętamy o takich o zaburzeniach osobowości. I drugim takim ważnym bardzo zaburzeniu, które obecnie pojawia się w klasyfikacjach psychiatrycznych, to jest kompleks PTSD, czyli zaburzenie, czy taka struktura siebie, która wynika z reakcji na długotrwałą traumę, Dzieciństwie. Jeśli zapominamy o zaburzeniach osobowości i o kompleks PTSD, no to właściwie wszyscy pacjenci, którzy do nas przychodzą, to będą mieli depresję i będziemy ich leczyli lekami. A w wypadku niektórych to spowoduje poprawę, jakiejś grupie zaszkodzi i będzie duża grupa, której to nie pomoże, ponieważ pomogłoby im taki rodzaj oddziaływań, które adresowałoby się do tego, co jest. Istotą ich cierpienia, czyli to, jacy są i jak wchodzą w relacje z innymi. A na ile ważne jest wsparcie osób bliskich w takiej, w takiej terapii? Ono jest niezwykle ważne, dlatego że my, my mówimy o psychoterapii, mamy takie poczucie, że, że psychoterapia to jest taki szalenie specjalistyczny program. Specjalistyczne oddziaływanie, ale no, wczoraj rozmawiałem z, z młodym człowiekiem, który, który jest w szkole, takiej, w której ma zajęcia praktyczne. I miałem wrażenie, że relacja, jaką opisuje ze swoim mistrzem z praktyk zawodowych, jest taką relacją, która, jest, która daje mu ten rodzaj doświadczenia, który by mógł, mógł mu dać najlepszy proces psychoterapeutyczny. Czyli że psychoterapia jest dlatego ważna, bo ona nam może dać narzędzia. Terapeuta, który jest świadomy tego, co dzieje się w relacji z pacjentem. Nie powtórzy błędów, nie pójdzie za lękiem pacjenta przed tym, co niesie bliska relacja, ale ten sam rodzaj, w dużej mierze, ten sam rodzaj wsparcia, który uzyskujemy w procesach terapeutycznych, możemy uzyskać w naszym życiu od, od bliskich osób. Czyli to jest bardzo ważne, żeby mieć te osoby obok i mówić im też o tych problemach. Tak, bo, bo my y, 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 żyjemy w świecie, który którego taka nasze, nasze wyobrażenie ukształtowało się na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, kilkuset lat, czyli w takim świecie, gdzie człowiek jest w relacji ze swoim ojcem, z matką, no być może z, z jakimś, jakąś, jakimś innym dzieckiem, rodzeństwem, ale że to jest jakby taki świat, o, o, ograniczony do najbliższego kontekstu rodzinnego. Ale jeśli popatrzymy na to z perspektywy historii naszego gatunku, to jest to y, sytuacja dość patologiczna, ponieważ my jesteśmy ukształtowani w, prze, w świecie, w którym doświadczaliśmy intensywnych relacji międzyludzkich od momentu urodzenia, które nie były tylko i wyłącznie relacjami z najbliższym kręgiem rodzinnym. I tego potrzebujemy. Warto o tym pamiętać i nie ograniczać się tylko do najbliższej rodziny, ku budować te relacje też poza nią. Oshi Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę oshi.eu i dowiedz się więcej.